No są, jak widać, sytuacje, w których piła łańcuchowa jest wręcz niezbędna. Są też sytuacje zabawne i są sytuacje, w których piłą można sobie zrobić krzywdę albo komuś, ale nie o to chodzi. Unboxing pilarki łańcuchowej elektrycznej marki Dedra. Jest to polska firma, dlatego ją kupiłem. A jeżeli będzie coś z nią nie tak, to na pewno pokażę, a że nie mam nic z tego, więc na pewno tym bardziej pokażę, jak coś będzie nie tak. Dlatego uważam, że te testy, które są sponsorowane, nie są wiarygodne do końca, tak? Ponieważ no po prostu są sponsorowane. Tak to wygląda, zamówiłem przez paczkomat, pilarka łańcuchowa, 2200 pisze wat, tak, kupiłem również dlatego, że ma bezkluczykowe naciąganie łańcucha, także zobaczymy, jeszcze nie miałem pilarki takiej, wiadomo, to urządzenie ma służyć dla mnie po prostu czasami coś tam pociąć, tak, nie to żebym jakoś tam nie wiem, był leśniczym, czy drwalem, czy coś i pracował w lesie. Nie, nie, czasami coś na podwórku po prostu zarosnę bardzo. No i jak zarosnę, to muszę się trochę odciąć. No i do tego ma służyć ta pilarka. Pokazuję, ponieważ sam jak poszukiwałem pilarki, to nic w internecie nie znalazłem na ten temat. Żadnego takiego testu, czy chociażby właśnie takiego rozpakowania, zobaczenia, co kryje się w pudełku. To. Posklejana, pozaklejana folią. Mam nadzieję, że nie wiem, czy ona dokładnie wygląda na taką, która fabrycznie jest. No ale powiedzmy, że tak. Tutaj mi się coś ukryło, pewnie faktura. Tak, to po prostu faktura. To sobie ją odkładam, a tu łańcuch jest osobno. Nie, no jest łańcuch cały, tak. I sama pilareczka. Co my tutaj jeszcze mamy? Prowadnicę łańcucha, ja może sobie to zdejmę. Instrukcja obsługi wielojęzykowa, tak, gwarancja. To może to zdejmę, bo tak przesunę. Instrukcję odłożymy. Teraz tak. Sama prowadnica z pokrowcem wygląda tak. 40 cm, tak, 16 cali. Zawsze miałem system do kręcenia kluczykiem, najczęściej tam jest na 13, tutaj widzę, jest jakieś kółko z zębatką, widać tutaj chodzi o to napinanie, na razie to zostawimy, łożysko, tak, punkt smarowania tego łożyska prowadnicy, no tak, tak to wygląda, teraz sama pilarka. No waży chyba prawie 5 kg, także czuję to. Może no, w instrukcji chyba pisało, że niecałe 5, no ale no swoje waży, ale nie jest, nie ma tragedii. Na pierwszy rzut oka, co my tutaj widzimy? Duża nalepka, że 107 dB, tak, dźwięk. Pilarka łańcuchowa, tabliczka znamionowa, naklejka właściwie. No ale co my tutaj mamy? Firma jest firmą polską, natomiast kraj pochodzenia, no tak, wyprodukowany w Chinach, Dedra, Exim, spółka z o.o., Pruszków Polska. No można się było tego spodziewać, tak? Dzisiaj już wszyscy produkują w tych Chinach i koncerny takie jak Sony, Canon czy Nikon, wszystko Chiny. Także dlaczego miało być coś tutaj, jakiś wyjątek? Wcale mnie to nie dziwi. Koszty pracy są już tak niebotycznie wysokie w krajach takich jak Polska, czy w ogóle w krajach zachodnich, że produkcję przenosi się już dawno, albo po prostu, może nie tyle przenosi, korzysta się z firm innych.
pod własnym brandem tylko, czyli brand, marka na przykład jakaś zostaje, tak, a jakaś tam firma robi. Oczywiście mieć nadzieję, że dana firma, w tym przypadku Polska, dba o to, żeby te ich narzędzia, pilarki były jak najbardziej w porządku. Korek do wlewu oleju. Aha, fajne to jest, że nie wypada, tak? Czyli ma taką zawleczkę, że korek nie wypada, tutaj się leje, co mamy z drugiej strony, a z drugiej strony mamy podziałkę oleju, widzę. Taki chodzi o to, żeby tutaj kontrolować ten olej na smarowanie łańcucha. No dobrze, tutaj jakaś nalepka bezpieczeństwa. Tak to wygląda. Tutaj ten system naciągu łańcucha bezkluczykowy. Zaraz to zobaczymy. O, więc jeszcze raz. Tak to wygląda i przystępuję do założenia prowadnika łańcucha z łańcuchem. I teraz tak, jest instrukcja. W instrukcji na pierwszej stronie jest widok piły i instrukcja obrazkowa, jak zamontować łańcuch. I z tym całym prowadnikiem łańcucha. Co do samego łańcucha, teraz widzę, że tutaj, nie wiem czy to będzie widać, nie będzie widać, chyba dobrze, jest napis, no jak rozszyfrowywuję tutaj, bo bardzo malutki, Kang Xin, czyli no jest to, widzę, łańcuch, zresztą z samego brzmienia tego słowa nieznana dla mnie firma, łańcuch chiński. Ja tam, jak już ją kupiłem, to zobaczyłem, że jest druga wersja tej piły z prowadzeniem i łańcuchem Oregon, tak? I teraz zastanawiam się, bo oczywiście droższa, no czy nie lepiej będzie, byłoby, gdybym nie kupił tego Oregonu. Ale no nic, zobaczymy. Przynajmniej no, tak jest sprzedawana z takim łańcuchem. Zobaczymy, czy on będzie się tępił i jak szybko. No w każdym bądź razie zakładam to, co mam. Wspominam tylko o tym, że jest z łańcuchem Oregon. Mam nadzieję, że mi to wystarczy do tych prac, które będę nią wykonywał, także nie wiem, jestem dobrej myśli. Zakładamy tutaj ten łańcuch, tak, tutaj na to łożysko. I jak jest już założony, trzeba go tutaj wsunąć, lekko go tu naciągam. Trzeba, no widzę, że muszę to przytrzymać, odkręcić. Co do samego jakości plastiku. No moim zdaniem plastik typu ABS chyba to jest, no na pewno, dość elastyczny. Powiedzmy, że w miarę przyzwoity. No może głowy nie urywa, ale ok. Jest tutaj rysunek kłódki zamkniętej, kłódki otwartej, co sugeruje otwarcie i zamknięcie tego, tak. Tak to wygląda. Widzę tutaj, że ten mechanizm, tak jak mówiłem, ja to pierwszy raz, nie miałem jeszcze piły z takim mechanizmem, że ten mechanizm ma taki jakby tutaj ślimak, i on chyba w ten sposób działa, o to widać, że jak się skręca, to on schodzi najniżej i chyba teraz trzeba najniżej go wziąć, żeby się, tak, żeby się po prostu ten otwór przesunął jak najbardziej w stronę końcówki prowadzenia. I teraz jeszcze raz ten łańcuch i zakładamy. O, i on teraz powinien bezproblemowo, bo jest luźny, wejść i właśnie wszedł na swoje miejsce. Tak. Można by go chyba teraz troszeczkę naciągnąć, tak ręcznie. O. No jest, jest. I jest wstępnie założony, jakoś sobie poradziłem i teraz należy tam obudowę, tak żeby tutaj, bo tutaj jest nakrętka z gwintem, żeby weszła tu.
załapało, tak? Ten rysunek kłódki, kłódka otwarta w lewo, kłódka zamknięta, tak jak mówiłem, naciąga się lub luzuje, tak? A tutaj się tą kontrą, powiedzmy, że jest to kontra, po prostu jest to zakręcenie. Tutaj jest tworzony jakby motylek, tak? I po prostu ręcznie się to dokręca. O, za bardzo uciągłem, trzeba to poluzować. No, taki luz, myślę, będzie nawet może trochę za duży. O, będzie dobry. I dociągam. I myślę, że to jest ok. Teraz tylko pozostaje nalać tutaj oleju do pił. To już wszystko jedno, jaki olej. Jakiś sobie muszę kupić, bo nawet jeszcze nie zakupiłem. No i wypróbujemy to. Z drugiej strony. Hamulec. Zobaczę na sucho, tylko po prostu dotknę, podłączę do kontaktu, zobaczę czy ona... Pracuję, więcej nie będę jej naciskał, muszę, tak jak mówiłem, ten olej. Także na razie to wszystko.